Witam, jestem Harem.pl, a to jest pierwszy filmik z serii Pyta Powiedzi, czyli wasze pytania i moje odpowiedzi. Zresztą wiadomo, o co chodzi. Na całej masie innych kanałów chodzi, że za tej godzinie język polski, z językiem polskim mi trudno, bo nagrywam to 3:31, ale co tam? To wiadomo, o co chodzi, jakie to są zasady. Czyli po prostu piszecie pod tym filmikiem swoje pytania. Jak się trochę tych nagromadzi, to zrobię filmik numer 1, to będzie numer 0 z tymi moimi odpowiedziami. Mam nadzieję, że będą ciekawe. No i tyle. Wpadłem na taki pomysł, gdyż wiadomo, jakoś tam raz dziennie próbuję w tygodniu wrzucić choć jeden filmik, a co jakiś czas 3 filmiki naraz, zależnie jak mam czas. A tak to, takie rzeczy jak, nie wiem, audiologii i tym podobne, fuck you, czy faku, jak to się nazywa, to się bardzo szybko wrzuca, nie wiem, to zajmuje góra 20 mega i po prostu wiesz, o, już gotowe. Więc takie rzeczy mogę się bawić, bo to jest bardzo szybko się nagrywa i bardzo przyjemnie. Przy czym tak czytam wszystkie wasze komentarze i staram się na nie odpowiadać, więc będzie zabawnie. Kolejną sprawą jest to, że zastanawiałem się, jakby to parać komunikację u mnie na kanale. Gdyż piszę te biuletyny i piszę pod samym moim kanałem i niech wszyscy to czytają, nie do każdego to dochodzi. Więc zastanawiałem się nad tym, by założyć, nie wiem, może konto na Facebooku czy coś, żeby tam wszystkie informacje dawać. Nie wiem, jak będę planował live'a, bo zarzucę wam jakieś chore linki, żebyście sobie zobaczyli. To zastanawiałem się, czy konto Facebook, nie wiem, World of Harem, coś w tym stylu, założyć i tam po prostu wszyscy byśmy się, nie wiem, miele gromadzili. I łatwo bym mógł do was wam coś przekazać, bo biuletyny sam praktycznie nawet nie czytam, bo mam ustawione na stronie głównej, żeby mi nie pokazywało ich nawet, mam tylko przesłane filmy, więc tu jest pies pogrzebany, no cóż. No i tak to wygląda. Oczywiście wiadomo, że to może nie wpalić, może to być głupi pomysł, to piszcie oczywiście, mówię, że wszystkie wasze komentarze czytam i w miarę staram się na nie odpowiadać, w ogóle lubię czytać wasze komentarze. Jakie by nie były, to tak fajnie, że o, komentarze, ktoś wyraził swoje zdanie, o. Coś w stylu. No wiadomo, sprawa jest prosta. Czym bardziej wy jesteście aktywni, tym ja też jestem bardziej aktywny, że tak powiem. Bo od razu wtedy się czuje człowiek, że jest jakiś kontakt, że jest dla kogo jest to robić, nawet te głupkowate filmiki i tak dalej. Nawet te naprawdę durne. Nie wiem, muszę popatrzeć na jakiś. Nie wpadnie do głowy jakiś poradnik z Minecrafta, kolejny ten poradnik. To też postaram się go nagrać. Co za kwadraciaka, to za bardzo nie mam pomysłów. Gdyż to i nie wszystko musiałem coś tam pobudować, zbudowałem jakąś farmę, ale ona nie sprawia w ogóle jakiegoś większego wrażenia. Coś tam może jeszcze pobuduję, to zobaczymy. No i jak macie jakiekolwiek pomysły, naprawdę jakiekolwiek, na jakieś, nie wiem, serie, filmiki, co byście chcieli zobaczyć, nie wiem, jeśli w ogóle macie ochotę mnie słuchać, nie wiem, to wymyślcie coś najwyżej, nie wiem, co byście chcieli zobaczyć, co byście chcieli, żebym wam przekazał, jeśli byście chcieli, no cóż, po prostu piszcie to będzie jakby taki dział, nie wiem, jak to nie wypali, to nawet piszcie te swoje propozycje, wszystko przeczytam, piszcie na PW. Nie, to nie jest jakaś, nie wiem, wielka armia ludzi, nie wiem, ponad 1000 osób, które rzeczywiście każdy jest aktywny, tylko pewnie tam się mieści jakieś, naprawdę kilkanaście osób, które rzeczywiście piszą, nie wiem, są aktywni i którym naprawdę mogę pogadać, wiesz, codziennie jeszcze nie czytam, nie wiem, 100 komentarzy, a byłoby fajnie, tylko góra, nie wiem, 5, 6. No więc spoko, piszcie, wszystko przeczytam, przecież nic nie zginie, spamu nie ma u mnie na kanale, więc spoko. A co? Chyba to wszystko. Piszcie wasze pytania, które postaram się odpowiedzieć, jak się zgromadzi jakaś ciekawsza ilość ciekawszych komentarzy, w ciekawszej formie, to też postaram się zrobić jakiś ciekawy filmik z tymi odpowiedziami. No i cóż, chyba tyle. Aha. No, i oczywiście o czym zapomniałem. No i też planowałem, kurczę, konkurs. Oczywiście, bo wiedziałem, że Bielak zrobił konkurs, myślę, kurde, fajnie by też było, bo oczywiście jakieś przeżycie byłoby dla mnie, że zorganizuję konkurs, jest super. Tylko, że dopiero go zorganizuję, jak uda mi się jakoś z tego AdSense oszczędzić jakieś grosze. Nie wiem, za 10 lat może uda mi się coś z tego AdSense'a wypłacić. Wtedy zrobię jakiś konkurs rzeczywiście, bo tak to kasy nie mam, jestem biedny student w szkole artystycznej, więc niestety grosza nie mam w ogóle praktycznie, no cóż. No i co, aha, i znowu mam ochotę już pogadać, no. Nie, to jest niebezpieczne, no. Audiologii pewno będą mojej trwać, nie wiem, godzinę albo dwie.
Chociaż kurczę, takich live, tylko że ja mu mam mikrofon i czytam wasze komentarze, też by był dobrym pomysłem. A to się zobaczy. Tak to, no, zobaczy się. Dobra, już nic nie mówię, kończę, no to na razie, do usłyszenia, do zobaczenia na moich filmach. Pa, pa.